Czego życzycie uczniom i nauczycielom z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia? Serdecznie życzymy szczęśliwego nowego roku i prezentów od Mikołaja. Dużo spędzonego czasu z rodziną, miłego czasu. Ja chciałem im życzyć dobrych ocen, całych kończyn, żeby nie były złamane. I wszystkiego najlepszego, żeby nauczyciele się na nich nie uwzięli. Wesołych świąt i dużo prezentów pod choinkę i wesołego nowego roku. Święta Bożego Narodzenia są takim okresem, kiedy wszyscy ludzie się obdarowują najróżniejszymi materialnymi dobrami, wymieniają się, przychodzi Mikołaj, składa pod choinką prezenty. Ja bardziej nad materię cenię sobie to, co ludzie dają dla siebie tak, no właśnie niematerialnie. Czyli bardziej mi chodzi o to, czy się do siebie uśmiechają, czy są dla siebie mili, uprzejmi, czy szanują się nawzajem. I żeby to trwało długo. Nie tylko w święta. Żeby się ludzie też nie objadali za mocno. Tak, a jeżeli się już objadają, to niech się przynajmniej ruszają. I żeby wszystkie noworoczne, zapewnienia realizować dłużej niż przez 7 dni. Dziękuję. Życzymy, żeby mieli dużo zdrowia. Żeby nie wstawiali uwagi i nie krzyczeli na uczniów. Żeby uczniowie mieli dobre lekcje z nimi. Żeby bardzo grzeczne były dzieci dla pani. No, w imieniu samorządu uczniowskiego życzymy wszystkim pogodnych, w pełnym gronie rodzinnym świąt, szczęśliwego nowego roku. Dużo prezentów pod choinką. Dobrego jedzenia. Spędzenie czasu z rodziną. No i wszystkiego, co najlepsze. I żeby wasze postanowienia na nowy rok, jeśli takie macie, się spełniły.